Kończąc przeprowadzkę ponadmiesięczną ośrodka fundacji, popadliśmy w kolejną jakże ciekawą dyskusję. Tym razem o mechanice tłumu i o tym, jak łatwo jest dać się nakręcić na lincz. Biedny misie, głównie biedne misie, lubią robić coś takiego, że gdy tylko spotka je sprawiedliwość, bo to jest to, co spotyka biedne misie naprawdę, nie krzywda, a... Kręcisz nosem na biedne misie. Biedne misie bardzo. Zazwyczaj spotyka je sprawiedliwość, a nie krzywda. To natychmiast biegają i szukają uczestników linczu. Spośród DDA najczęściej uczestnikami linczu są osoby o postawie bohatera, lubiące krzyczeć, lubiące coś popisywać, lubiące mieć poczucie, że zrobiły coś dobrego. To znaczy zgnoiły, ukamienowały jakąś Bogu Ducha winną osobę na życzenie takiego biednego misia. Biedny miś rzuca gównem. Jak małpa. Jak małpa. Mhm. A tłum leci za nim. Szczeka, gryzie, w ogóle nie pyta, o co chodziło. Byle zlinczować. Dlaczego? Bo fajnie jest linczować. Fajnie jest rozładować swoją frustrację. Dodatkowo fajnie jest podbudować swoją samoocenę, robiąc krzywdę komuś. I mając poczucie, że się kogoś, czyli biednego misia, obroniło. Ja natomiast zaobserwowałem bardzo ciekawy mechanizm zachodzący w takich sytuacjach. Mianowicie osoby, które stają za takim biednym misiem, które są naładowane świętym oburzeniem, jak to też można, w ogóle nie próbują nawet wziąć pod uwagę sytuacji, że być może są osobami oszukanymi. Wykorzystanymi i zmanipulowanymi. Tak, nie zdają sobie sprawy, że być może ta osoba, która powoduje to święte oburzenie, nie powiedziała całej prawdy, nie przedstawiła faktów, albo zataiła pewne rzeczy, które by ją postawiły w złym świetle. Najczęściej osoby będące biednymi misiami uwydatniają strasznie te przewinienia, które zostały wobec nich zastosowane, natomiast ukrywają rzeczy, które by w jakiś sposób przekonały kogoś, że postąpiły źle. I właśnie święte oburzenie tłumu nigdy nie pyta siebie, czy to święte oburzenie jest właściwe. Zaobserwowałem, że nigdy nie pyta się drugiej strony, co ma do powiedzenia. Od razu zaczyna się lincz. Od razu jest stanowisko atakującego. Z góry tłum zakłada, że ktoś będzie się bronił i nie ma zamiaru słuchać. Nie ma będzie zamiaru. Impreza. Tak, nie ma zamiaru w ogóle logicznie podejść do tematu i spróbować być stroną bezstronną, aby zdecydować, kto ma rację. W tym wypadku. Albo przynajmniej nie posłużyć za marionetkę. Tak. W tym wypadku może się nawet zdarzyć, że tłum, który uświadomi sobie w końcu, że ich atak był całkowicie nieuzasadniony, ma do wyboru albo przyznać się do błędu, albo iść za ciosem. I najczęściej wybiera się pójście za ciosem, co jest totalnym, bezmyślnym działaniem. Ale chroni samoocenę, bo głupio jest wyjść na debila. Dokładnie. Głupio jest wyjść na kogoś, to postąpił dosłownie jak ktoś manipulowany. Tak, właśnie zostałeś oszukana. Mhm. I właśnie zrobiłeś krzywdę, opierając się tylko i wyłącznie na tym, na co ktoś powiedział. Mhm. Tak, pomówienia. Nie interesuje cię, jaka jest prawda, nie interesuje cię opinia drugiej strony.
Powinieneś się zastanowić nad tym, żeby czasem przez przypadek nie być takim właśnie Mięsem mięsem. armatnim. Ty jesteś po prostu w tym momencie czyimś narzędziem sprawiedliwości. Niesprawiedliwości w tym wypadku. Po prostu ta osoba się tobą posługuje. Ona se gdzieś tam cicho siedzi, a tłum robi za nią całą robotę. Wystarczy powiedzieć, jestem biedna, ja jestem skrzywdzona. Zastanówcie się, dlaczego te osoby we własnym imieniu nie próbują niczego zmienić, nie próbują niczego zrobić. Może w głębi ducha czują, że to nie jest niewłaściwe. Na ogół jest tak, że jeżeli ktoś jest bardzo przekonany do swojej racji, to To robi robi swoje. wszystko, tak, żeby zrobić to sam przede wszystkim. A ktoś, kto się wysługuje tłumem, po prostu kryje swoje sumienie. To nie jest jego rękami zrobione. Czuje, że zrobił, że postąpiło ogólnie, postąpił dobrze, ale to nie jest coś dobrego. To była zwykła złośliwość, zaspokojenie zwykłej złośliwości, którą chciał kogoś skrzywdzić za to, że źle się poczuł. Chcesz być dobrym człowiekiem, to nie leć jak baran w kierunku, który ktoś pokazał ci palcem. Jeśli widzisz, że ktoś kogoś opluwa, czy też nawet na kogoś się skarży, to jeśli chcesz naprawdę być dobrym człowiekiem, to się dowiedz, o co chodzi. To porozmawiaj z oboma stronami, albo w ogóle się wycofaj. Bo prawdopodobnie zrobisz więcej złego niż dobrego. Podstawowa zasada z biednymi misiami jest taka, że to biedny miś biega po wsi i szuka osób do linczu, a jego ofiara jest w tym czasie zajęta naprawianiem swojej sytuacji. To jest złota zasada, która zawsze się sprawdza. Jeśli więc masz do czynienia z jedną cichą stroną, drugą bardzo głośną, krzyczącą o swoich krzywdach, to zastanów się, dlaczego ta pokrzywdzona wielce osoba ma czas na to, żeby szkalować drugą stronę. Jeśli jest taka biedna, to powinna ratować swoją sytuację. Jeśli łazi po wsi i się skarży, to znaczy, że ma kupę czasu. To znaczy, że sytuacja nie jest taka zła. Logiczne? Myślę, że logiczne. Jest takie powiedzenie. Krowa, która najgłośniej mruczy, najmniej mleka daje. To jest coś, co można właśnie w tej sytuacji dobrze porównać. Zawsze by tak było, że kto najgłośniej krzyczy, kto najwięcej szumu robi, ten jest najczęściej osobą, która najmniej robi. Dokładnie, bo wy robicie za nią. My, jako mojownicy światła, sprzeciwiający się biednym misiom, nie będziemy robić za nikogo. Zdecydowanie. Dlatego ani nie damy się wykorzystywać, ani nie weźmiemy udziału w linczu żadnym, co i wam polecamy.